has come to our family. You remember our venerable house? Opulent and imperial, gazing proudly from its stoic perch above the moor. I lived all my years in that ancient, rumor-shadowed manor, fattened by decadence and luxury. And yet I began to tire of conventional extravagance. Singular, unsettling tales suggested the mansion itself was a gateway to some fabulous and unnameable power. With relic and ritual, I bent every effort towards the excavation and recovery of those long-buried secrets, exhausting what remained of our family fortune on swarthy workmen and sturdy shovels. At last, in the salt-soaked crags beneath the lowest foundations, we unearthed that damnable portal of antediluvian evil. Our every step unsettled the ancient earth. But we were in a realm of death and madness. In the end, I alone fled laughing and wailing through those blackened arcades of antiquity. Until consciousness failed me. You remember our venerable house? Opulent and imperial. It is a festering abomination. I beg you, return home, claim your birthright, and deliver our family from the ravenous, clutching shadows of the darkest dungeon. Hej, 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 siema wszystkim, tu Kamruz. Witam was w mojej nowej serii Zagrajmy w Darkest Dungeon. Gra, którą dobrze znacie, ponieważ teraz w internecie jest mega hype na nią. Moi drodzy, Darkest Dungeon. Zauważyłem tą grę na paru kanałach, zainteresowałem się, zobaczyłem, gratulowa. Stwierdziłem, że sobie odpalę, pograłem sobie z godzinkę i stwierdziłem, wow, to jest gratulowa, która daje w końcu w kość. Z niesamowitym klimatem, z niesamowitą kreską, z niesamowitym lektorem. Super! Stwierdziłem, że nagram serię, moi drodzy, ale obejrzałem u paru osób let's play, które nie ogarniały tej gry na początku na start i to nie oglądało się fajnie. To nie oglądało się fajnie, jeżeli się grało totalnie na ślepo. Więc postanowiłem, że zrobimy sobie livestream, moi drodzy, żebym mógł ogarnąć wszystkie podstawy, żeby nie lamić aż tak bardzo na początku. Zrobiliśmy, zagraliśmy sobie tydzień. Było dobrze, stream mi się bardzo podobał. Pozdrowienia dla wszystkich tych, którzy byli na streamie. Jakieś tam już małe doświadczenie mam, możemy śmiało zaczynać. Z tego co ogarnąłem, bo angielski jest u mnie bardzo słaby, musimy odbudować swoją rodzinę, miasteczko, no, naszą posiadłość. Oj, pieprzonałem biurko. I przy okazji powstrzymać całe zło, które odpieczętował nasz dziadek, który popełnił samobójstwo. A teraz wstęp. Więc się nie odzywam. Tak jak to robię teraz. Właśnie przestaję. You will arrive along the old road. It winds with a troubling serpent-like suggestion through the corrupted countryside. Leading only, I fear, to ever more tenebrous places. There is a sickness in the ancient pitted cobbles of the old road, and on its writhing path, you will face viciousness, violence, and perhaps other damnably transcendent terrors. So steel yourself, and remember there can be no bravery without madness. The old road will take you to hell, but in that gaping abyss, we will find our redemption. Okej, rozpoczynamy. Więc tak, tutaj wszyscy mogą dostać świra i nasz przewoźnik widocznie takiego dostał. Nasz wóz się rozbił, a my jesteśmy jednym z potomków tego dziadka, który chyba jest lektorem. No i chcemy odbudować naszą
Posiadłość. Okej, okay, spoko. Zaczynamy. Spacebar. Mamy na początku dwóch wojaków, dwóch ludzików pod naszą komandę. I zastanawia mnie w tej grze, gdzie jesteśmy my, wiecie, jako ten potomek. Pewnie się chowamy gdzieś z tyłu, podążamy za nimi, jak już wszystko jest czyszczone, no nie wiem. Dobra, mimo tego, mamy na początku Reynalda, który jest Crusaderem. Co on ma? Z tego co wiem, podstawowe postacie, dwójka podstawowych postaci ma zawsze takie same umiejki. Nasz Reynald ma plus 10 obrażeń, jeżeli mamy światło powyżej 75, a my też poziom światła będziemy zawsze starali się utrzymać, więc to jest bardzo dobry perek. Więc tak, negatywne perki. Kleptomaniak, lubi podkradać różny staw. I... boi się Boga? Okej, okay, czyli modlenie się, modlitwa leczy tylko stres, nie daje żadnych innych profitów. Podstawowe umiejętności, czyli smite, no typowy atak, który zwiększa obrażenia w różnego rodzaju trupiaki. AOE ze zmniejszonymi obrażeniami, no ale wiadomo AOE. Słaby atak, który stunuje, więc jest spoko. No i tarcza szmato, która zwiększa wytrzymałość. Z racji tego, że to jest tarczownik. To jest tarczownik? On nie ma w sumie tarczy. No mimo tego, tutaj możemy nazywać własne postacie. A z racji tego, że on posiada tarczę, nazwę go Rojo. Będzie idealnie pasował. Tarczownik? Okej. Dodatkowo mamy skille, których nie używamy w walce, używamy podczas rozpalania ognisk, ale o tym potem będę gadać. Na razie się na co nie interesuje. Dobra, mamy tutaj typowego, nie wiem, złodziejaszka, bandytę? Higwayman. Nie wiem jak to się nazywa, dobra. Odporność na stana, bardzo fajny perek. 2 do szybkości. Okej. I umiemy oszukiwać. Więc jeżeli będziemy odpoczywali sobie w tawernie, która się potem nam pojawi, żeby wyleczyć stres, to nie będziemy mogli wziąć w ogóle udziału tam. Będziemy mogli się modlić, nie będziemy mogli wchodzić do tawerny, z tego co wiem. No i co my mamy? Strzał z pistoletu, zasięgowy. Nie działa na pierwszej pozycji, jak tu widzicie w tych żółtych kuleczkach. Okej, czy stawiamy go na drugiej pozycji. AOE. Buff do celności i krytów. Okej, i single attack, czyli jego dajemy na drugiej pozycji. I jak go nazywamy? Te dwie postacie pewnie będę zatrzymywać do końca gry, bo grałem trochę wcześniej i mi się bardzo podobają, są dobre. Myślę, że nazwę go po prostu Camrus, to będzie nasz Camrus. Uwielbiam w różnego rodzaju grach grać ze sztyletami i pistoletami. Ta postać myślę idealnie do mnie pasuje. Dobra, zaczynamy. Poruszamy się klikając w te większe pomieszczenia i musimy przejść całą ścieżkę. Let's go! Idziemy. W grze, poza życiem, które spada nam podczas się do zera, mamy stres. Jeżeli stres nam podleci do 100, nasza postać dostaje różnego rodzaju efekty, które zazwyczaj są negatywne. Hopa, pierwszy atak za 4. Wywołaliśmy krwawienie, dobra. Dwa obrażenia tę soturę. Za 6. Easy. Myślę, że nie będę musiał wytłumaczyć wszystkich podstaw na początku, bo większość z was już widziała tą grę. Bierzemy hajs. Nagroda jest na mnie słaba, no ale cóż. Dobra, co my tutaj mamy? Przeszukujemy staw. Co dostaniemy? Troszkę pieniążków. Jakiś staw, który go sprzedamy za 500 golda, okej. Okay. Druga walka. Send these vermin a message. Podczas gdy mamy światło na 76, czyli nasz rycerz ma dalej zwiększone obrażenia. Okej, mamy tutaj dziada z tyłu. I jesteśmy w stanie zadać od 4 do 8 obrażeń. Więc go nie zabijemy. Z drugiej strony ten bydlak zadaje mnóstwo obrażeń, więc myślę, że wywołanie krwawienia będzie dobrą opcją. Co prawda strzelcami z tyłu się warto zajmować na początku, ale w tym przypadku zaciukajmy go. 6 obrażeń, bleed, bardzo dobrze. Punishment. Dodge! Świetnie, Rojo. Dobrze. Teraz pytanie, czy chcę go zestunować, zadając bardzo mało obrażeń, ale ma 50% stun resist, więc po prostu zadajmy mu jak najwięcej obrażeń. 12! Wow, to było bardzo ładne. Aha. Zdodżowany, pięknie. Kolejny atak, za 6. No kamruzik niestety nie ma dużych obrażeń, ale jest zasięgowy. To jest na plus. Wow! Dobrze nam idzie. Dużo dożyjemy. Uuuu! Kryt.
i podskoczy nam stres. Mimo tego jest dość ogarnięcie. Dodge, szlak. Ogólnie jeżeli życie nam spadnie do zera, to nie umieramy naszą postacią, tylko nastawiamy się na... Tak powinno być okej. Ale dobrze. Ponieważ on zginie od krwawienia. Następna tura będzie jego, więc... Dam sobie wytrzymałość po prostu. Bo on i tak zginie. Dokładnie. A victory. Perhaps the turning point. Kiedy życie nam spadnie do zera, wtedy jesteśmy nastawieni na... śmiertelny cios. Przeciwnik, który nas zaatakuje, ma szansę, że nas zabije. Nieważne ile zada nam obrażeń. Hopa. Nie udało się go dobić. Pierwsza misja to jest tutorial, ona nie jest trudna. Bo chyba na tutorialu nie da się umrzeć. Dobra, bierzemy wszystko. Ogólnie te przedmioty typu pochodnia, każde z użytkiem, czy na przykład jedzenie, pochodnia, hopa, hopa, nie przechodzą nam na kolejne dungeony, jeżeli ich nie wykorzystamy, znikają. Pułapka, jesteśmy zatruci, nic nie dostaliśmy. Dobra, skończyliśmy misję. Ogólnie w dungeonach chodzi o to, żeby skończyć misję. Nie trzeba kończyć całego dungeonu, trzeba skończyć misję. Rozwijamy nasze miasto za pomocą na przykład tych przedmiotów. To jest na przykład portret? No, tutaj portret. Tutaj jakiś syf, którego nie wiem, jest godło. To są surowce do rozwijania miasta. Nie wiem, jaki jest cel tej gry. O, dostaliśmy pozytywny perek. Wow, przeciwko ludziom mamy zwiększone obrażenia i odporność na stres. Zajebiście. Otwierając takie portreciki, pod koniec misji dostajemy albo pozytywne, albo negatywne efekty. Albo oba. To jest takie ryzyko, więc czasami jak już mamy napakowaną postać, możemy nie otwierać. Welcome home. Bo po co ryzykować? Chyba naszym golem jest rozwalić wszystkich bossów. Nie jestem pewien. Mamy parę questów. I prawdopodobnie gra się kończy, kiedy właśnie rozwiniemy wszystko. Nie jestem pewien, nie mam pewności. Cóż, na początku mamy naszych dwóch przyjemniaków. Mamy poblokowane całe miasto poza cmentarzem. Covered in the poisoned earth, awaiting merciful oblivion. Poza cmentarzem, który nam po prostu daje informację, kto nam umarł, kto nam zmarł, kto nie przeżył. Potem mamy do dyspozycji kościół, chyba, tak się nazywa Abbey, nie wiem, szkoda, że nie ma polskiej wersji. Kościół, do którego możemy się modlić, tam, nie wiem, palić dziurko z księdzem. Redukuje nam to głównie stres i daje jakieś buffy. Tawerna, to samo co kościół, tylko... bodajże inne buffy, ale też stres redukcja. Zależy się od postaci, nie? Na przykład nasz Royo jest Crusaderem, który może się odstresować tylko poprzez modlitwę. Co jest zabawne, ponieważ nie dostajemy żadnych buffów, ponieważ Royo się boi Boga. Nasz Kamruzik na przykład właśnie lubi cheatować, więc jest wyproszony z tawerny. Mamy do dyspozycji jeszcze wóz przewoźniczy, który daje nam różnego rodzaju postacie. Na początku mamy dwie postacie. Jest to Plague Doctor, który ma do dyspozycji Plague Granat, który zatruwa cele z tyłu. Inquisition. Atak z noża, który wywołuje krwawienie słabe i ma jakieś tam szansę na kryta zwiększoną. Battlefield Medicine, szansa, że wyleczy zatrucie bądź krwawienie i leczy nas o 1. Przydatne. Oraz buff na kogoś zwiększające obrażenie. Cóż, najlepsze jest spele, czyli Blinding Gas, który stunuje przeciwników z tyłu. Oraz Noxious Blast, który... no single target spele, który wywołuje zatrucie. Cóż, te dwa najlepsze spele niestety są zablokowane. Jeszcze no, ten ostatni skill, który przesuwa przeciwników z ostatnich pozycji, też jest dobry. Więc mamy niefart z tą postacią. Co my tutaj mamy? Kleptomania, lubi krasić itemy, odporność na deadblow większa, czyli mamy o 10% większą szansę, że nie umrzemy. Większą szansę, że nie umrzemy. A ty co tutaj masz? Zmniejszone obrażenia o 5%, zasięgowe. Szczerze nie wiem co to robi, mój angielski nie jest zbyt dobry. A to, o to jest fajne, w Warensach, zaraz się dowiemy gdzie to jest, 20% stress resist. I co my tutaj mamy? Mamy oba leczenia, co jest dobre na początek. Nie mamy, mamy atak buławą, obuchem. No my służymy, to jest healer, więc nie mam zamiaru tego używać.
i Hand of Light, czyli spell, który zadaje obrażenia, daje debuff na przeciwnika, ale to jest z pierwszych pozycji, a z pierwszych pozycji będziemy mieli Kamruza i Roya, więc nie, moi drodzy, nie. Opłacalny zestaw speli, którego używamy na priestce, westalce, no jest to oczywiście leczenie. Pojedynczy target, żeby leczyć najbardziej poranionych, AOE target w przypadku tego sytuacji, gdy mamy parę dead blowów. Dazzling Light, ponieważ jest szansa na zastunowanie przeciwnika. Oraz Judgment, który leczy nas i zadaje sporo obrażeń. No ale okej, nie wiem jak nazwać te postacie. Healerka. Nie wiem jak nazwać healerkę. Nie mam pojęcia kompletnie. Więc na razie się strzelam z nazwaniem jego. W przypadku... Plage Doktora? Osoba, która truje, jest kleptomaniakiem. I ma, nie, i ma na początek słabe skille, bo te skille są chujowe. Są naprawdę chujowe. No może Battlefield Medicine, ale ogólnie chujowy start. Tym... Chujowe umiejętności. Chujowe umiejętności, trutka. Jak by go nazwać? Mam pomysł. Nazwę go Taocin. On lubi truć i ma chujowego skilla. Pasuje. Dobra, nie wiem jak healerkę nazwać. Nie wiem, nazwę ją w sumie Soraka, bo leczy. Okej, okay. Może być. Soraka, bo leczy. Dobra. Możemy ulepszyć wóz przewoźniczy. Zmarnujemy 4 kresty i 4 tarcze. Ogólnie te twarzyczki, godła chyba, nie wiem jak to się nazywa, są do ulepszania właśnie tego typu tavern, portrety są do ulepszenia gildii, w którym ulepszamy sobie skille. A to nie wiem do czego służy. Ogólnie mamy tutaj umiejętności typu, możemy zwiększyć sobie baraki, więc mamy więcej niż 9 postaci, nie chcemy tego na początku. I co turę, co wyprawę, jest więcej postaci, których chcemy używać. I wiecie co? Zastanawiam się, czy to teraz ulepszyć. To może się przydać. Ponieważ nie wiem, jaki będzie start na początku. Z drugiej strony trochę szkoda marnować tych krestów. Wiecie co? Wstrzymam się. Jeszcze mam Blacksmitha, o którym nie mówiłem, który pozwala nam ulepszać bronię i armor, Nomad Wagon, wagon Nomada, gdzie kupujemy sobie trinkety, oraz Survival, który umożliwia nam levelowanie, to znaczy... Tych skilli się nie da levelować. Umożliwia nam nabycie nowych skilli podczas skill kompanii, o których wam powiem potem, bo teraz nie ma sensu. Dobra, dużo pieprzyłem, minęło aż 18 minut wstępu. Świetny start. Zaczynajmy grę. A mecca of madness and morbidity. Najpierw ustawimy sobie postacie. Gdzie chcemy postawić Sorakę? Trzecia czy czwarta pozycja to bez różnicy, ponieważ ona będzie tylko leczyć. Więc spójrzmy na Taocina. Taocin nie może używać tego ataku z ostatniej pozycji, a wszystkich innych może z przedostatniej. Postawimy go tutaj. Okej. Więc tak, mam tylko jedną misję. Krótka kampania. Łatwy poziom. Musimy przejść przez wszystkie pomieszczenia z walką. Ruszamy. Do dyspozycji mamy dwa gobeliny, dwa herby i 3000 golda. Będzie do ulepszeń. Na początku musimy kupić ekwipunek, którego weźmiemy na dungeon. Ten ekwipunek znika, on nie wraca, jeżeli go nie wykorzystamy, no to przepada, więc nie możemy kupować za dużo, ponieważ to będzie strata golda. Na krótkie kampanie 8 pochodni, 8 żarcie jest wystarczająco dużo. Mógłbym kupić bandaże i trutkę, żeby pozbyć się krwawienia tego typu stafu. Ale myślę, że sobie daruję, ponieważ na początku chciałem mieć jak najwięcej hajsu. Więc ruszymy z takim zestawem. O mój Boże! Jestem idiotą. Zawsze się bierze łopatę. Nie wziąłem łopaty. Ogólnie, jeżeli nie weźmiemy łopaty i trafimy na przeszkodę, tracimy życie i dużo stresu nam się ładuje. Oraz tracimy dużo pochodni. Wow, zapomniałem o tym. Dobra, hej. Jak wygląda sytuacja? Mapka jest całkiem ogarnięta, ponieważ możemy przejść sobie tak, żeby przejść przez wszystkie pomieszczenia. Więc nie będziemy niepotrzebnie zbaczali ze ścieżki. Pierwsi przeciwnicy bardzo łatwi. Podstawowy szkielet, jeszcze ich zaskoczyliśmy. Ogólnie, czym większe mamy, jak mamy maksymalnie światło, czyli od 100 do 75, to mamy zwiększoną szansę na scouting, czyli wiemy, co jest w innych pomieszczeniach i na drodze, oraz możemy zaskoczyć stworów.
Dobra, w ten sposób, tym zadajemy od 4 do 9 obrażeń, więc raczej nie zabijemy przeciwnika. Więc walimy AOE. No. Ogólnie na Kamruzie najlepszy jest AOE. Atakuje 3 stworów z takim porządnymi obrażeniami. Dobra, tym zadajemy od 4 do 7 obrażeń. Całkiem przyjemnie, zabijmy tego z przodu. Ma więcej życia. Okej. No, tym nie możemy nic robić, więc zmarnujmy nasz spell. Naszą turę. Okej. Gimper do ataku. Zagadam, Royo. Wcześniej na streamie nazwałem Crusadera Gimper i mi się będzie myliło. Dobra. Ale na Gimpera, na nazwę Gimpera mamy lepszy pomysł. Ogólnie ta biblioteka jest o tyle niefajna, że ona daje jakieś chujowe buffy, ale ogólnie ładuje stres. I nauczyłem się, żeby do tej biblioteczki nie zaglądać, ponieważ to jest zgunowarte. Słyszałem, że można niby podpalić, ale to był bullshit. Czy ja przed chwilą zmarnowałem to? Pochodnie, na próbę podpalenia. O mój Boże, czemu ja to zrobiłem? Dobra, trudno. A. Bijemy, jeszcze mamy wystarczająco dużo światła. Co my tutaj mamy? Tu jest pusto. Dobra, nie było żadnego scoutu, co mnie boli. Chodźmy na górę w takim razie. Według pierwotnego planu odpalmy pochodnie, żeby utrzymać światło. Trap? Aj. Weźmy w pułapkę. Patrzcie na Berwał. Dobra, co my tutaj mamy? Otwórzmy to, może być coś ciekawego. Poza tym, że... No, nic nie było. Lecimy dalej. Nic ciekawego. Hopa. The light. The promise of safety. Jakaś ciekawa walka? Jakiś też. O! Strzyneczka! I duży. Oj, mój Boże, niedobrze. Niedobrze. Wiecie co? Myślę, że to jest chujowa trutka. Dobra, zatrujemy tych dwóch z tyłu. Oczywiście zdodżowali wszystko, szlak by to trafił. Myślę, że wywołanie kradziel. Kuźwa mać, co by tutaj zrobić? Strzelić w kogoś? Ile oni mają życia? Dobra, strzelmy w niego. Tylko 5, niestety nie fart. Uleczmy Tauchina, bo tak nie mamy co nią robić, poza leczeniem. I szczerze, z chęcią bym spróbował go zestunować. 50% szans. Niestety się nie udało. To było ryzyko, ale myślę, że bardzo opłacalne. Dobra, kolejny strzał. Zabity, pięknie. Leczymy Tauchina za 1. W takim razie... Wiesz co, on ma zwiększone obrażenia w przeciwniku, więc zwiększmy mu obrażenia. To może nie być zły pomysł. Slice and Dice? Ale niedobrze. Point blank shot. O, to ma duże obrażenia i wielką szansę na kryta. Na szczęście... Na szczęście kryt nie wszedł. Dobra, boom, za 15. Świetne obrażenia, świetne emocje. Uwaga. Mamy zwiększoną szansę na kryta teraz. Ten strzał zwiększa nam szansę na kryta. Ale z chęcią bym wywołał krwawienie. Odporny, szlak. Dobra. Gimper? Royo, Boże, lecz się. Wiecie co? Skoro mi się tak myli Royo z Gimperem przez stream, nazwę go po prostu Gimper. Niech będzie. Do Gimpera też pasuje ta postać. Dlaczego? Kleptomaniak, więc tłumaczy, czemu Gimper jest taki bogaty. Hehehe, śmieszne żarty. Ponieważ stoi zawsze na przodzie. Zawsze stoi na przodzie i lubi się wpierdzielać przeciwników, mimo że ginie od tego. Więc to jest opcja. Dobra. Zadajmy mu obrażenia po prostu. Nałożyliśmy krwawienie, które jest bardzo słabe. O, serio to zadaje po wszystkim obrażenia? I wszystkich... O, niezłe. Dobra, po prostu go dobimy. The bigger the beast, the greater the glory. Jest okej, życie trochę potracił Gimper. Ale mamy healerkę, więc jest easy. Ani na, przeciwnicy nie nałożyli nam dużo stresu. Ponieważ to zabawne, w tej grze głównie nie chodzi o to, żeby tracić jak najwięcej... Inaczej. No, nie chodzi o to, żeby zachować sobie jak najwięcej życia. Chodzi o to, żeby zachować sobie jak najwięcej stresu. A raczej jak najmniej stresu. Ponieważ życie to pół biedy, można się wyleczyć. Nałóżmy sobie buffa, on i tak zginie, a buff zostanie na kolejną walkę. Ponieważ on jest... On krwawi. Na nim też mogę nałożyć buffa. Szlak.
Ale mnóstwo hajsu. Dobra, otwórzmy nią skrzyneczkę. Sorako. Trochę stafu do ulepszenia, bardzo dobrze. Scouting. Na początku będzie trap. Dobrze, że odkryliśmy ten trap, mamy szansę rozbroić. Tutaj nie ma pomieszczenia z walką, wiecie co? A tu jest trap i tutaj jest pomieszczenie z walką. Jak już mówiłem, nie chcę się narażać na walkę z prostego powodu. Lubię unikać walki, dlatego że mniej stresu nakładam na siebie. I to jest o tyle dobre. A to jest puste pomieszczenie, a mamy do zrobienia z pomieszczenia z walkami. Pomieszczenia, czyli tych dużych z walkami. Więc możemy to zignorować, bo tu nic nie ma. Dobra. A wiemy, że tutaj nie będzie żadnej walki. Skrzyneczka, otwórzmy, może będzie coś ciekawego. Puste, niestety. Więc ogólnie w grze chodzi o to, że zwiedzamy te O, jesteśmy głodni, omniomniom. Zwiedzamy te wszystkie pomieszczenia. Próbujemy przedrzeć się przez hordy umarłych, nieumarłych mutantów, różnych przeciwników. Robimy questy i próbujemy się nie dać zajebać. I tu jest pomieszczenie z walką, dobra. Musimy iść. Co to jest? Nie pamiętam. Czytaliśmy coś, ale nie da się tego przeczytać. O! Laboratorium chemiczne. Zazwyczaj tutaj jest dużo negatywnych rzeczy i w efekcie negatywny staw to jest zatrucie. Więc użyjmy to odcina, on ma dużą odporność na zatrucie. Więc nadal zostanie zatruty. O! Dostaliśmy jakiś staw. Trochę hajsu. Słabo, no ale lepszy jest niż nic. Dobra, trap. Ktoś może dostać... Ktoś może wejść, oberwać. I dostać deprechy. Użyjmy soraki. Udało się jeszcze rozbroić, zajebiście. Scouting jest bardzo istotny w takich przypadkach. Rozpalmy ognisko. Ognisko, co ja gadam, pochodnie. Scouting się właśnie do tego przydaje. Bo możemy się przygotować na to, albo wysabić kogoś, kto ma oberwać. Dobra, jest walka. Ogólnie tych kolesi z tyłu bardzo nie lubimy. Oni dają deprechy. Dobra, w takim razie zatrujmy ich. Normalnie bym go zestunował i to by było zajebiste. Ale niestety, nie mamy stana. Więc zadajmy mu jak najwięcej obrażeń. Tauchin oberwał. Jest zastosowany do siostro. Dobra, do swojej tury trochę mu brakuje. Strzelmy AOE. Te AOE zmniejsza mi szansę na kryta, niestety. No ale cóż. Nie mam żadnych konkretnych buffów na kryta. Boom! AOE rycerzyka, Gimpera. Spoko. Gimper jest dość wytrzymały, uleczmy mnie. Ja mam dużo mniejszą wytrzymałość. Bagnet. Tego strzelca właśnie jak najlepiej wrzucić, najlepiej wrzucić jak najszybciej na drugą pozycję, ponieważ z bagnetu bije mało. Zabijmy jego, żeby mieć dostęp do niego. Do Bone Courtiera. I ogólnie tak, jest zadajmy obrażeń od 3 do 6. Wow, ten przejścik się nie zmniejsza, aż dziwne. Chyba się coś zbugowało. Tak, zbugowało się coś z wyświetlaniem. Dobra, ogólnie zadajemy od 5 do 11 obrażeń, to zadaje 50%. Chcemy zabić jego, on dostaje... Załego zabijemy bez problemu. Trutka go dobije. Dobra, uleczmy teraz Gompera. Bo jest najbardziej podraniony. Dobity idealnie. Trutka jest o tyle fajna. Hop! Że jeżeli przeciwnik jest martwy już, tylko trzeba czekać aż trutka zadziała, możemy sobie naprzeczać buffy. I quest skończony. Quest skończony, więc sobie możemy wracać. Jak mówiłem, nie ładujmy sobie dużo stresu. O po co? Taka jest moja strategia. Może jest błędna, nie wiem. Bo z drugiej strony mniej zasobów zbieramy, ale... Ale exp jest... Expa nie dostajemy za walki, z tego co wiem. Tylko za przejście pomieszczenia, więc... Okej, co my mamy? Okej! Wow! Jest szansa, że zamiast pudłować, trafiamy! Zajebiste! Ej, mam zajebiste buffy. Ale mamy farta! Zwiększona szansa na kryta w podranionych przeciwników. Bardzo pasuje do mnie. Soraka. Jeżeli jest mała ciemność, zwiększone obrażenia. Chujowy perk. Ale nie dostaliśmy żadnych negatywnych statów. To jest dobre. Dobra, ogólnie... Our family name once so well regarded. Tawerna i właśnie... Hopa.
Tawerna i karczma właśnie Tawerna i katedra właśnie zostały odblokowane. Bardzo spoko. W następnej też odblokujemy sobie Blacksmitha i Gildię i to będzie zajebiste. Ponieważ w końcu będziemy mogli zmienić sobie spele. Zobaczmy tylko, kogo my tutaj mamy. Okej, mamy Shaco, który... kiedy jest zestresowany, jada dużo. Jest podatny na stuny. Ale w Warensach ma dużo obrażeń. Pomimo tego, że on ma chujowe obrażenia. I co on ma? Debuff na siebie, i to mocny debuff na siebie. Który... Dziwne. Ten atak zadaje dużo obrażeń w jeden target. Ma dużą szansę na kryta. Ma dużą celność. Ale po tym ataku zarzuca dużego debuffa na siebie. Czyli walni raz, a potem ochuel. Drugi atak, Aoe, który wywołuje słabe krwawienie. Pierwszy atak, całkiem, no, okej, atak, który nas rzuca na pierwszą pozycję. Wow, i leczy stres z ostatniej pozycji. Super. Można go użyć tylko do leczenia stresu, co prawda. Jest dość słaby. Co on robi? Okej. Nie ma negatywnych efektów. I ma odporność na choróbska. Super. Podoba mi się ta postać już. Jaki ma atak? Zmniejszony AOE w ostatnie cele. Przeciwko stworom zwiększone obrażenia. Okej. To jest całkiem okej. No całkiem bardzo okej. To. Care. Zmniejsza obrażenia, zmniejsza celność. I zadaje mało obrażeń. Okej. Jest spoko. Na jakiegoś bossa rzucić czy coś, nie? Zmniejszenie obrażeń, zmniejszenie celności. Super. Co to jest? Może zmniejszyć krwawienie i leczy. Ej, zajebisty. A to? Target ma mniejszą szansę na dodża i targetujemy go. Czyli osoba stargetowana dostaje więcej obrażeń od specjalnych skilli. Ej, ta postać mi się bardzo podoba. Jest naprawdę bardzo fajny. Bierzemy go. Nie wiem, jak go nazwiemy. Nie mam pojęcia, jak go nazwać, ale na pewno go bierzemy. Jest całkiem naprawdę bardzo mocny. I w sumie ta odcina możemy wrzucić, żeby się kurował. Rozwijamy katedrę, myślę. Od razu mógłbym rozwinąć najtańszą możliwą opcję. Poczemuby nie? Hopa! Ty odpoczywaj ta odcina, pomódl się. Okej, mamy dużo hajsu. Mimo tego, zachowujemy na potem. Bo jak zabraknie nam pieniędzy, to będzie ból. On jest dobry na ostatnich pozycjach, nie na przedostatnich. Ona w sumie whatever. Jest jakaś różnica? Nie. Przedostatni bądź ostatni. Dobra. Więc damy healerkę naszą na koniec, bo najciężej do niej się dostać. Kogo on nam przypomina? Jakąś postać z Lola czy coś? To jest jakiś muzułmanin. Nie wiem. Muzułmanin? Nie wiem. Nie muzułmanin. No nie wiem, nazwę go Allah Akbar. Pasuje. Jeżeli popełniłem jakąś literówkę, to mnie poprawcie w komentarzach. Dobra, myślę, że kolejna wyprawa, ale to już w kolejnym odcinku, bo minęło pół godziny. Początek był dość wolny, ale chciałem wam wytłumaczyć podstawowe rzeczy. No i cóż, zapraszam was do kolejnego odcinka, mam nadzieję, że wam się podobało. Seria się zapowiada naprawdę dobra, uwielbiam tą grę. I będę kontynuować. Trzymajcie się, do zobaczenia, pa pa.